Cześć chłopaki, dzisiaj odpakujemy sobie tą paczuszkę. Jest dość ciężka. To miało mi przyjść na premierę Forza Horizon 5 od Microsoftu i nie przyszło, były problemy z cłami. Ja nie wiem skąd to nawet przyszło, wiecie? Ja muszę zobaczyć na list przewozowy. Paczka jest już teraz brudna. W międzyczasie kupiłem sobie, jak już wiecie, pada Forzowego. I no, mam nadzieję, że nie będzie tutaj drugiego, tylko będzie coś innego. O rany, co tu jest? O kurde, ja wiem co to jest, ja to widziałem gdzieś na YouTubie. Ja dostałem taką rzecz, ale z Farming Simulator. A z Forzy jest takie same, zobaczcie. Też jest kanister, to już drugi mój taki. O kurde, to ja będę miał dużo kanistrów, zobacz. Prawie takie same, nie? Dobra, wyciągamy to. Zobaczymy, co jest w środku. Dobra, gdzie tu kluczyk? Tu jest jakiś kluczyk. Tu jest jakaś moneta. Jak ja mam to otworzyć? No i co, jesteście gotowi? Sprawdzamy, co jest w środku. Czekaj, otwieramy. I zobaczcie, wygląda sobie tak. Tylko, kurczę, ja mam obawy, że mi to spada tutaj, to otwarcie. Nie, tutaj mamy takie ten. Nie wiem jak to mam potrzymać sobie, musiałbym tu jakoś odczepić. No i dobra, ale w środku już tutaj pewnie widzicie, że jest pad. Ale lecimy od początku, co my tutaj mamy? Co? To pachnie mi, przypomina mi ten zapach trochę cmentarz. Bo zapach jest taki, jakby jakaś pani na cmentarzu za bardzo się wypryskała perfumami. Cruise down the highway with the open windows, inviting in hot air and cool breezes. Leather seats and car fresher in the rear view mirror. Tu mamy coś interesującego. Nie wiem, czy to ma być tak razem. Patrzcie, to jest Game Pass. Nie ma tu kodu, więc nie wykorzystacie, ale jak będzie jakiś kod, to wam pokażę oczywiście na tym nagraniu. To ja nie wiem, co to robi. Mamy tu linijkę, która jest w calach, więc nam Polakom to się, kurczę, no nie przyda, prawda? No co będziemy tym odmierzać? Tu są jakieś ząbki. Ja wam zostawiam do rozwikłania. Co to jest i do czego? To jest chyba do... Aha, to jest do otwierania... Ten, to jest chyba takie wielozadaniowa rzecz. Czekaj, a to jest chyba do śrubek, no nie? Tutaj mamy śrubki. Zobaczcie, mogę sobie coś chyba dopasować. Nie mogę dopasować nic akurat do tej śrubki. Cell phone stand, insert card. Czyli musiałbym coś tu włożyć, jakąś kartę. Ale tej karty tu nie ma. Dalej mamy sobie mapę chyba Festival Horizon. Mapa gry. No nie jest to dokładna mapa gry, że mapa gry, tylko to jest mapa tych Festival Horizon, no nie? Tak to sobie wygląda. I z drugiej strony... I z drugiej strony mamy jeszcze coś takiego. Do góry nogami. O. Taki po prostu przewodnik wycieczkowy. Dalej lecimy. Moi drodzy. Moja personalizowana tablica rejestracyjna. Co wy powiecie na to? Tu jest taki klej. I to sobie mogę gdzieś zamontować jakoś. Chyba w to... Aha, dobra, rozumiem. Że klejem przyczepiamy tą tabliczkę tu i tabliczkę na przykład do ściany albo gdziekolwiek indziej. Bo tu coś jeszcze jest. Co to jest? O! Te paski się wyciąga i za te paski możemy sobie ten kanister powiesić. Tu mamy chyba jeszcze guziki i śrubki. Przynajmniej tak to zrozumiałem. No i pad teraz na samym końcu. O, bo ej, to jest bardzo mocno tutaj zategowane. O, wyszło. No i jest padzik. Słuchajcie, już mój drugi taki. Dokładnie taki sam, identyczny forzowy padzik. Mam już dwa. Nie wiedziałem, że dostanę drugi taki, ale jest. Dwa razy Forza Edition. Co ja teraz z tymi padami zrobię? Kurczę, ten jest nowiutki. Tego używam już z dobry miesiąc? No, coś takiego. No dobra, z miesiąc może nie. Musicie zobaczyć sobie, kiedy wrzuciłem film z unboxingu tego pada i testu. To wtedy, wtedy można mniej więcej odliczać. Ale tak, tego cały czas używam i wygląda jak nowy, nie? Czy widzicie jakieś ślady zużycia? No na razie nie.
No, po roku do tego zobaczymy pewnie, nie? No i tu chyba już mamy pusto. Zobaczcie, nic się nie ostało więcej. Mamy tutaj tylko tak z tyłu taką tabliczkę i tu jakiś napis. Mamy taki kanister, to jakaś firma zajmuje się produkcją takich kanistrów do wysyłek dla influencerów, wygląda na to. I możemy sobie ten kanister właśnie za te pasy zawiesić na ścianie, jakby ktoś chciał. Kurczę, dwa pady, cholera. No nic, pad mi się bardzo podoba, ale drugi taki sam. Ajajajaj. Dajcie znać, czy podoba wam się taki unboxing. Czy co mam zrobić z tym padem, waszym zdaniem, tym dodatkowym? No bo ja padów mam generalnie dużo i ten co? Co z nim? Ja już myślę, że wiem, co wy myślicie, żeby zrobić. Dzięki wam, że byliście w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. A ja jeszcze wpadłem na taki pomysł, bo patrz, tu masz kluczyk do otwierania. Muszę zamknąć i kluczyk możesz włożyć tam, tam jest dziura. I ciu, zamknięty na oben. Już nikt tego nie otworzył.